czy chciałbyś powiedzieć lustereczko, powiedz przecie, ale to nie to lustro i nie ta marka. Tak chyba lepiej. Drodzy, lustro to bardzo użyteczne narzędzie, z którego korzystamy praktycznie każdego dnia. Myślę, że wiele osób nie wyobraża sobie w ogóle życia bez lustra, bo dzięki niemu potrafimy dobrze się ogolić, założyć właściwy makijaż, nałożyć na siebie właściwy makijaż, dobrać koszulę i tak dalej. Ale lustro to tylko i wyłącznie narzędzie, które pozwala nam przeglądać się z zewnątrz. Bardzo ważne jest to, byśmy potrafili znaleźć takie lustro, które da nam wejrzenie do wewnątrz, poznać prawdę o tym, jacy jesteśmy. I takim lustrem jest Boże Słowo i do tego zachęca nasz dzisiejszy tekst, który czytam z pierwszego listu do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale od 12 wiersza. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Drodzy, apostoł Paweł znalazł to źródło w Jezusie Chrystusie. Droga do Damaszku to nie tylko moment nawrócenia Pawła, ale to moment, w którym Paweł odkrywa, jak inna jest rzeczywistość od tej, którą widział do tej pory. Zobaczył nie tylko inaczej świat, ale przede wszystkim zobaczył też zupełnie inaczej siebie. Dzięki temu prawdziwemu poznaniu jest w stanie powiedzieć szczerze o tym, kim był, wyznać swój grzech, ale też zobaczyć, że siłę do służby może czerpać tylko i wyłącznie z Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do tego, by spoglądać na Boże Słowo właśnie z tej perspektywy, bo to nie jest tylko i wyłącznie poznanie z rzeczywistości, która nas otacza. Być może przede wszystkim Boże Słowo daje nam poznanie siebie i otwiera nam drogę do poznania prawdy o tym, kim jest dla nas Jezus Chrystus. Źródło naszego życia, źródło naszego poznania i źródło naszych sił. Serdecznie zapraszamy do tego, by zagłębiać się w lekturę Bożego Słowa, bo ono jest tym lustrem, które pozwala nam spoglądać wewnątrz.